Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Siostry i bracia, rozpoczęliśmy nowy, kolejny tydzień naszego życia. Witam was bardzo serdecznie w kaplicy Najświętszego Sakramentu. W sposób szczególny dzisiaj witam wśród nas księdza proboszcza parafii ze Szczecina. Dzisiaj tutaj w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Jutro będziemy w kaplicy pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Szczecinie, gdzie będziemy o godzinie 17 wspólnie razem celebrować mszę świętą z okazji liturgicznego dnia świętego Szarbela. Siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy, prosząc Pana Boga, aby ten tydzień, który rozpoczęliśmy, był tygodniem dobrym w życiu każdego z nas. Ksiądz Artur odprawia mszę świętą w intencji swojej mamy w kolejnym dniu jej urodzin. Dołączamy się do życzeń dla mamy księdza Artura, prosząc, aby Matka Najświętsza otaczała mamę księdza długim życiem, zdrowiu, radości, aby widząc radość swoich dzieci i wnucząt, bo jest tu również Marysia wraz z nami, modląc się dzisiaj w kaplicy Najświętszego Sakramentu, aby była zawsze radosną i uśmiechniętą, aby Pan Bóg obdarowywał księdza Artura mamę długim zdrowiem. Ja odprawiam mszę świętą w intencji, o którą prosi Grzegorz, w intencji Pani Joli ze Szczecina, o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała oraz opiekę Matki Najświętszej. Módlmy się, siostry i bracia, gorąco i szczęśliwie i z dużym zaangażowaniem, abyśmy wspólnie, stojąc tu przy Chrystusowym ołtarzu, zasłużyli na opiekę Pana Boga, na Jego miłość, na Jego miłosierdzie. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej Eucharystii, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jeżeli wyznaliście grzechy przed Panem
jeżeli za nie w szczerości swego serca żałujecie. Przyrzekając Bogu poprawę, odpuszczam wam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnicę nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna. Spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz swoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Michała. Słuchajcie tego, co Pan powiedział. Stań, prowadź spór wobec gór. Niech słuchają pagórki Twego głosu. Słuchajcie góry sporu Pana. Nakłońcie uszy posady ziemi. Oto Pan ma spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela. Ludu mój, cóżem Ci uczynił? Czym Cię uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Oto Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wybawiłem Ciebie i posłałem przed obliczem Twoim Mojżesza, Aarona i Miriam. Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu Wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, ścielętami rocznymi? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, dziesiątkami tysięcy potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? Powiedziano Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od Ciebie? Pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem Twoim. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Boże, zbawienie ujrzą sprawiedliwi. Boże, zbawienie ujrzą sprawiedliwi. Zgromadź się mych moich umiłowanych, którzy przez ofiarę zawarli ze mną przymierze. Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Boże, zbawienie ujrzą sprawiedliwi. Nie oskarżam Cię za Twe ofiary, bo Twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca, ani kozów ze stad Twoich. Boże, zbawienie ujrzą sprawiedliwi. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie.
Boże zbawienie, ujrzą sprawiedliwi. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje. A tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie. Boże zbawienie, ujrzą sprawiedliwi. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz on im odpowiedział: plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z kraju ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Za pośrednictwem świętej Brygidy przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół, by jako krzew winny wydawał kwity owoc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby przez sakramentalną posługę dokonywali oczyszczania wiernych z grzechów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny wielodzietne, by miały godziwe warunki dla rozwoju wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji sprawowanej Eucharystii o zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy, o potrzebne łaski dla Jolanty. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, z naszych parafii, by w domu Ojca Niebieskiego znaleźli swoje mieszkanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, byśmy trwając w winnym krzewie, z niego czerpali potrzebne łaski do wydawania obfitych owoców. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty przez życie świętej Brygidy ukazałeś wierzącym przykład cnót. Spraw, byśmy czerpiąc z Ciebie potrzebne łaski, byli latoroślą przynoszącą obfity owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Jego winą za wszystko Chrystusa stało, co ku wielu winnych Módlcie się, siostry i bracia, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz
i całego Kościoła Świętego. Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce, święta Brygida oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo. Spraw, abyśmy się podobnie odnowili i godnie złożyli Tobie ofiarę pojednania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, wysławiali i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój święty Kościół nową mocą. Dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiary. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata, mną Twoim niegodnym i pokornym sługą oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, o Teresie i Jolancie i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają, znosząc swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczenie z tym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sextusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną ofiarą. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas Twoich sług i całego ludu Twojego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama, oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twoje, Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Połączeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego
i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, to Ty powiedziałeś do swoich apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Panie Jezu Chryste, przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciało. Oto nasz Pan Jezus Chrystus, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, który zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie mi zdrowe nauczane. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, w pierwszej tajemnicy Różańca Świętego, tajemnicy radosnej o zwiastowaniu Pańskim, zechciejmy polecić naszą jutrzejszą uroczystość w Szczecinie, prosząc Maryję, aby nas szczęśliwie przeprowadziła przez ten jutrzejszy dzień, przez drogi polskie. Mamy do przejechania ponad 400 kilometrów, by spotkać się z Wami, siostry i bracia, w Szczecinie. Prosimy Maryję, aby była z nami,
aby nam towarzyszyła. By była z nami wraz ze świętym Szarbelem jutro podczas tej uroczystości o godzinie 17 w Szczecinie. Zapraszam was już dzisiaj wszystkich do uczestniczenia w tej mszy świętej, niezwykłej liturgii jutrzejszego dnia o godzinie 17. Kto nie może być tam fizycznie na żywo w kaplicy przy ulicy Szczerbcowej 1, to niechaj się włączy do uczestniczenia w tej mszy świętej poprzez transmisję na żywo o godzinie 17. Wszystkich gorąco zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
Amen.